Witam widzów naszej telewizji, Racjonalista TV. Dzisiaj zapraszamy do dyskusji wewnątrzredakcyjnej, ale mam nadzieję, że takie, które zainteresuje naszych widzów, zwłaszcza tych, którzy są naszymi przyjaznymi widzami i chcą razem z nami myśleć o tym, jaki charakter powinno mieć nasze przedsięwzięcie, nasza telewizja. A wśród pytań czy dylematów, które mogą się wyłaniać na ten temat, jest i takie, czy powinniśmy w związku z faktem, że jesteśmy krytyczni wobec PiS-u, zachowywać się bardziej politycznie i powstrzymywać się od krytyki na przykład KOD-u albo innych ugrupowań, które są krytyczne albo wrogie PiS-owi i powstrzymywać się w związku z tym od krytyki czegoś, co mogłoby nam się nie podobać w decyzjach, czy jakichś tam akcjach, działaniach KOD-u i innych ugrupowań, czy też powinniśmy być przede wszystkim medium i to medium właśnie racjonalnym, czyli dbającym według Russella o to, żeby w naszym przekazie, w naszych sądach i w naszych rozmowach znalazły się wszystkie, były uwzględnione wszystkie argumenty na rzecz tez, które wygłaszamy, czyli wszystkie możliwe treści, żeby się pojawiały, uwzględniając różne opinie, uwagi krytyczne na temat KOD-u. Mimo tego, że ogólnie, to chyba trzeba powiedzieć wprost, żeby nie było wątpliwości co do tego, zarówno Jurek, mój polemista dzisiaj, przynajmniej na to liczę, jak i ja jesteśmy wobec PiS-u bardzo krytyczni, być może nawet bardziej niż KOD w moim wypadku. Jurek powie sam za siebie, jak będzie chciał. Tak więc może poproszę Cię, Jurku, żebyś przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. No ja pewnie też jestem bardziej krytyczny niż KOD, bo KOD to jest i zbiór wszelkich ludzi, prądów, ugrupowań, które do tego należą. Nie wydaje mi się również, że poparcie dla KOD-u musi być od razu traktowane jako bardziej polityczne działanie niż krytyka KOD-u. Moim zdaniem sytuacja w Polsce jest na tyle dramatyczna, że nie bardzo w tym momencie jest miejsce na taką dyskusję na temat KOD-u jako organizacji. Zresztą moim zdaniem to nie jest organizacja jeszcze. Ja nie użyłem tego słowa. No tak, ja powiedziałem jeszcze. Żeby wprowadzać w tej chwili w sferę naszych rozważań krytykę KOD-u. A Polska to taki dziwny kraj, bardzo to bolesne jest dla mnie, ale tak sobie myślę, że różne kraje mają różne właściwości. No i Polska taką zajadłość, złość, niechęć, nienawiść, co teraz można zobaczyć na przestrzeni ostatnich szczególnie 2 miesięcy, ale można to zobaczyć na przestrzeni ostatniego roku, 2 lat, 3 lat, 8 lat, 10 lat. No więc Polska taką... No chciałbym, bo to taka zajadłość, złość, niechęć, zawiść, no to tak jak gdybyśmy wypili z mlekiem matki te przykre uwarunkowania. Czy myśli zajadłość, czy... W stosunku do siebie. W sytuacji, kiedy... Nie, musi mieć takiego... nie, ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, co ja tutaj widzę teraz, co się dzieje. I ja natężenie tej nienawiści, tej zajadłości, tego podziału, który w tej chwili w zasadzie podzielił Polskę już bardziej na pół nie można. To tak, jak gdybyśmy byli świadkami podziału kraju na dwa kraje, na dwie części. Jest ten kraj pisowski, który nagle stał się ciałem nieprzemakalnym i tak zamkniętym w sobie, że nie można ani do niego wejść, ani wyjść. To w moich oczach w tej chwili. Może ja trochę przesadzam, ale jestem naprawdę bardzo skoszkniały w moich odczuciach obecnych. Chciałbym trzymać się, jeżeli to możliwe, jeżeli się zgodzisz. No ja się będę trzymał. Bardziej tematu naszego dzisiejszego, chociaż... Tytułem wstępu, ten podział w tej chwili bardzo ostry nakazuje
bardzo gwałtowną i radykalną odpowiedź na to, protest. Ja przed chwilą jakby miałem wrażenie, że odnosisz się jakoś z niechęcią do tego ostrego podziału, a teraz mówisz, że z tego wynika, że trzeba bardzo ostry protest. Trzeba protestować przeciwko temu, co się stało. Przeciwko, się zgadzasz, więc nie ma co kontynuować tego. Ale KOD jest w tej chwili, w obecnej sytuacji, na obecny moment, jedyną organizacją, nie organizacją, przepraszam, jedynym ruchem obywatelskim, który powstał z dnia na dzień, który występuje na skalę tak masową, że nie można było przypuszczać, że tak szybko on się rozwinie. Przecież to był tydzień, pięć dni, tydzień, kiedy nagle znaleźli się ludzie przez media społecznościowe i nawiązały ze sobą kontakt. Skupia najprzeróżniejsze odłamy w sobie, i dlatego moim zdaniem to nie jest czas na dyskusje programowe na temat działalności KOD-u. Może nam się podobać dużo, może nam się nie podobać dużo i oczywiście nie możemy hura, optymistycznie chwalić wszelką działalność KOD-u, natomiast uważam, że trzeba poprzeć KOD-u i najgłębiej, jak tylko możemy. No to jest taka moja opinia. Najpierw powiedziałeś, że nie zgadzasz się ze mną, czy że nie widzisz powodu, dla którego by to twoje stanowisko nazywać bardziej politycznym. No to dlaczego nie? No przecież mówisz, że taka jest sytuacja. To nie jest polityczne. Ja teraz uzasadnię swoje stanowisko. I moim zdaniem to, co proponujesz, jest właściwie propozycją uczynienia z naszej telewizji właściwie organizacji politycznej jakiejś, gdzieś tam na marginesie KOD-u, albo zaprzyjaźnionej przynajmniej z KOD-em, sekundę. No, takiej, która no, nawet jeżeli jej członkowie, czy my wszyscy razem dostrzegamy jakieś wady, czy zagrożenia, czy rzeczy, które są sprzeczne z naszym systemem wartości, to ze względu na ten nadrzędny cel polityczny powinniśmy powstrzymać się od krytyki, no przynajmniej teraz, bo mówisz, że to nie jest czas. Ja nie wiem, kiedy ten czas miałby nastąpić. W każdym razie ja tu chciałem powiedzieć, że moje stanowisko jest takie, że znaczy dla mnie my jesteśmy przede wszystkim medium, i to właśnie tym racjonalnym i z nazwy i w miarę ludzkich możliwości faktycznie. No a to zakłada między innymi, o czym we wstępie już powiedziałem, że po prostu mówimy wszystko, co dostrzegamy, co nam się wydaje słuszne. Całkowicie się zgadzam. Jednocześnie ogólnie biorąc, politycznie popierając kierunek czy ogólną ideę KOD-u, no ale im bardziej dostrzegamy w tym, co KOD robi i w sensie merytorycznym, i w sensie formy, wady czy jakieś cechy tych działań, które są sprzeczne z tą ideą, a ja dostrzegam dużo, no to zupełnie nie widzę możliwości, żebym właśnie jako medium, a nie organizacja polityczna, czekał na jakieś lepsze czasy, żeby skrytykować, nie po to, żeby zniszczyć KOD, bo to, co mówiłeś na wstępie o tym, o tej zajadłości, nienawiści i tak dalej, mogłoby sugerować, że ja krytykuję. Jeszcze nikt nie wie za co, ale to się okaże. KOD nie potępiam, ale krytykuję. No, w związku z tym, że jestem częścią tego narodu i ta zajadłość we mnie i inne negatywne cechy właśnie przeważają i nie mogę się powstrzymać. Tymczasem ja krytykuję jednak dość umiarkowanie, chociaż muszę przyznać, że od dzisiaj ostrzej niż jeszcze do dzisiaj. No dzisiaj dobrze, ja ci na chwileczkę przerwę, bo i rzeczywiście jesteśmy telewizją humanistów i skupiamy racjonalistów i humanistów. Prezentujemy cały wachlarz opinii, poglądów i ja nie występuję tutaj jako rzecznik telewizji racjonalistów, tylko występuję tutaj w rozmowie z tobą i prezentuję moje osobiste stanowisko, które nie ma nic wspólnego ze stanowiskiem i racjonalistów, bo takiego stanowiska nie ma. My skupiamy cały wachlarz ludzi od lewej strony po prawą przez centrum. Oczywiście nie takiej prawej, nie takiej prawej, ale jakąś tam prawą. Albo lewicy, albo liberalne. Troszkę, dużo lewicy, liberalny, troszeczkę prawą, bo czytuję przecież wypowiedzi na stronie
racjonalistów, więc różne osoby się zdarzają i dajemy sobie chyba koncesję do takiego mówienia otwartego, co myślimy, w związku z czym ja... Tak. No ale być może moglibyśmy przyjąć jakąś zasadę, że na przykład ze względu na nadzwyczajną sytuację, zagrożenie dla wolności i demokracji, no umawiamy się, że na jakiś czas, teoretycznie to mówię, bo już wcześniej chyba dałem do zrozumienia naszym widzom, bo my to już wiemy dobrze, co myślimy na ten temat, no, ale moglibyśmy teoretycznie... Taki sekret mówić. Mamy tutaj. Teoretycznie moglibyśmy się mówić, że się powstrzymujemy od krytyki, żeby nie osłabiać ruchu. No, a moim zdaniem, zarówno ze względu na nasze przesłanie i zadanie, jak i ze względu na dobro ruchu nie powinniśmy się powstrzymywać, o ile to będzie krytyka, przepraszam za słowo, tak zwana konstruktywna. No oczywiście. A tak naprawdę mam na myśli nie tyle konstruktywną, bo to jest słowo już ośmieszone dawno jeszcze w czasach komunistycznych, ile rzetelna i przyjazna. W zasadzie ta rozmowa jest dosyć trudna do prowadzenia, bo my się pięknie różnimy. Mamy no, te same poglądy, jeżeli chodzi o ocenić, czy pięknie, jeżeli chodzi o meritum sprawy, mamy takie same poglądy. Ja nie uważam, że należy całkowicie ignorować, omijać, nie zauważać pewnych sytuacji, które mają miejsce w kodzie, o których zaraz się od ciebie dowiemy. Natomiast ja nie uważam, że w tej chwili, w tym momencie, kiedy naprawdę dokonuje się zamach na demokrację polską, na wolność polską, kiedy nie wiadomo, czy pan Jarosław nie zdecyduje się wyjść z Unii, bo jego poczynania są takie, że wszystko tutaj się może zdarzyć i to wiadomo, prawda? Powinniśmy stanowić jak najbardziej wspólny, solidarny front i prowadzenie programowych dyskusji czy głębokiej jakiejś krytyki w tym momencie ja uważam za niezasadne. Zgoda, że należy o tym rozmawiać, natomiast należy, już teraz rozmawiamy na ten temat, a ja bym wolał, żebyśmy nie rozmawiali na ten temat, bo... Ale bo, zgodziłeś się. No oczywiście, bo to wszystko, nie nasza rozmowa oczywiście, bo to jest taka rozmówka, ale taka. Ale jakbyśmy w tej chwili rozpoczęli taką dyskusję, która doprowadziłaby do kolejnych podziałów, czy nie kolejnych, do podziałów i potem do podziałów. No niestety do kolejnych. Na razie są małe podzialiki, powiedziałbym. I to w jakiś sposób przyczyniamy się do rozbicia tej solidarności, którą potrzebujemy, tak jak, nie chcę porównywać, ale tak jak pierwsza solidarność, która była, oczywiście nie, uśmiechamy się, ale nie, była masowym ruchem wiele bardziej masowym. I była pełną solidarnością ludzi przeciwko tamtej władzy. Jeżeli my zaczniemy się teraz dzielić w tym momencie, to moim zdaniem jest to nierozsądne. No dobrze. Ale to przejdźmy może do konkretów, żeby to nasze stanowisko jakoś się wyraźniej zaznaczyły. Znaczy ja uważam, że jeśli się tworzy ruch obywatelski, czy coś, co się nazywa ruchem obywatelskim, to znaczy założyciel albo jeden z założycieli tak to nazywa, i jednocześnie robi się, znaczy sposób, w jaki ta idea jest realizowana, jest pod wieloma względami sprzeczny z tym, co się na ogół w Europie rozumie przez demokrację, zwłaszcza liberalną demokrację. Przez to na przykład, a prawie przede wszystkim, że się samemu występuje w imieniu tego ruchu i świadomie nie działa się w ten sposób, żeby do szerokiej publiczności docierało możliwie wielu przedstawicieli tego ruchu na różnych szczeblach. Ja tu mam na myśli głównie okręg warszawski, gdzie ja naprawdę do tej pory po prostu nie widziałem ani jednej osoby poza tym nie inicjatorem, tylko głównym organizatorem, panem Kijowskim. Na pierwszej i na drugiej demonstracji z ramienia ruchu występował tylko on. No a jednym z moich głównych zarzutów wobec wszystkich formacji autorytarnych jest wodzowski ich charakter. I tu nie chodzi mi tylko o PiS, bo ja, jak wiesz, wszyscy obecni chyba wiedzą, mimo tego, że jestem działaczem, ale i myślicielem ateistycznym, antyklerykalnym, krytykowałem na przykład partię czy ruch Palikota za wodzowski charakter, bo to właśnie wyraża, to jest jeden z symptomów ważnych autorytarnego charakteru jakiejś organizacji, partii czy ruchu.
No i w tym wypadku zacząłem mieć powściągliwy na początku stosunek do kodu. A zaznaczę może, że jak się tylko o kodzie dowiedziałem i ktoś mnie zaprosił do kodu, to ja natychmiast zaprosiłem od razu w pierwszym odruchu około 1000 swoich znajomych. No ja też, może mniej, dlatego że ty masz dużo więcej. Pierwsza reakcja była bardzo życzliwa z oczywistych powodów, o których była mowa już na wstępie. No ale potem właśnie zaczęło się okazywać, o czym już zacząłem mówić, że trochę dla mnie w nieprzyjemny sposób to miało wodzowski charakter, aż doszło do ogłoszenia podczas kolejnej konferencji prasowej przed Sejmem, nagle rano, do ogłoszenia tego, że KOD ma własny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. No to był, z tego co rozumiem, projekt projektu, prawda? Który... No nie, to było przedstawione jako projekt. Odpowiedzi co na... mi się od razu bardzo nie spodobało. Jeszcze nie wiedziałem, co tam jest w tym projekcie, jak doszło do jego powstania, bo teoretycznie można sobie było wyobrażać różne scenariusze. No ale dzisiaj się dowiedziałem więcej. Potwierdza to moje domysły najpierw. W każdym razie od razu mi się nie spodobało, że sposób, w jaki ten projekt został ogłoszony, był właściwie taki sam, jak to robi PiS, że nagle dowiadujemy się wszyscy, że Ruch Obywatelski tak zwany wytworzył, no nie wiadomo jak szybko, domyślałem się, że w przeciągu nocy i właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że rzeczywiście w przeciągu nocy, jakiś projekt, który z nikim nie był konsultowany. No ale ja tam byłem na tej demonstracji pod Sejmem, ja wiem, że nic nie zmienia, że ja tam byłem. Ale i z tego, co ja zrozumiałem, to, myśl, żeby to ten nie zarzut był jawny. No moim zdaniem, jeżeli owszem, gdyby oni założyli partię polityczną, zwłaszcza autorytarną, tak jak jest PiS, albo tak jak były inne partie wodzowskie, no to by się zachowali właśnie tak i to by było typowe dla sposobu działania i komunikowania się ze społeczeństwem partii politycznych. To byłby błąd polityczny nadal, bo to osłabiało ten potencjał obrony dawnej ustawy, czyli Trybunału w kształcie, w którym go broniliśmy. Mimo zastrzeżeń do różnych... Dobrze, to ja się odniosę do dwóch. Jeszcze sekundkę. Natomiast fakt, że oni tak nagle ogłosili, zamiast ogłosić, być może w czasie tej samej konferencji, że inicjują debatę obywatelską w Polsce na temat tego, jaki powinien być ten Trybunał, żeby był wolny od błędów, które no, z różnych stron formułowano pod adresem Trybunału, bo to nie tylko PiS krytykował Trybunał. Ja już na łamach bezdogmatu w 90-tych latach krytykowałem Trybunał na przykład za decyzję w sprawie aborcji, bo to z winy Trybunału Konstytucyjnego kiedyś no, Trybunał obalił. No ale to akurat, ja nie wiem, czy to jest znowu ale nie, moment, ja tylko zaznaczam, że Trybunał był krytykowany słusznie. No, nasza telewizja zaledwie dwa miesiące temu nadała program, moją rozmowę z Magdą Środą, gdzie krytykowaliśmy niektóre konkretne no bo Trybunał, decyzje. Jak każdy inny sąd no, czy ciało, ma to... pozytywy w swojej działalności, negatywy i to ja bym się nie odnosił teraz do tego, co było 5 lat temu. Jurek, ja chcę powiedzieć, że Trybunał był krytykowany z różnych pozycji, nie tylko no, oczywiście, ale też liberalno-lewicowych. Zgadza się. I biorąc to pod uwagę... Ale no, był. Tak, ale posłuchaj, bo nie wiesz, o co mi chodzi. Biorąc to pod uwagę, można było zainicjować sensowną debatę na temat Trybunału, obywatelską debatę, która może za rok albo za pół mogłaby doprowadzić do jakichś zmian w ustawie, takich, wiesz, gruntownie przemyślanych, przedyskutowanych, zaakceptowanych w miarę możliwości i tak dalej. I to by było działanie w duchu demokratycznym i charakterystyczne, właściwe dla Ruchu Obywatelskiego. Natomiast to, co się stało, było no naprawdę bardzo podobne do sposobu działania PiSu. No ja bym tak za bardzo, nie, za przeproszeniem, że użyję słowa historyzował, bo ja byłem przed tym Sejmem i w moim rozumieniu to nie był projekt gotowy, tylko to była propozycja. To była próba zebrania 10 głosów tylko, żeby można było, czy tam 20, ja nie wiem, nawet 100, nie wiem, który potrzeba do wdrożenia tej sprawy, właśnie pracy nad projektem. To jest jedno. Ale to jest po prostu nieporozumienie. Dobrze, ale to poczekaj, teraz ja. Działacze KOD nic o tym nie wiedzieli. No, ale to teraz się dowiedzieliśmy. To jest no dobrze, jedno. Ale tak to wyglądało od początku. Dobrze, pozwolisz? Tak. To następna sprawa, bo mówisz, że szczególnie Mazowiecki Okrąg. No więc ostatnia demonstracja KOD-u, która była pod telewizją, no
to tam nie było pana Kijowskiego. Pan Kijowski był w Łodzi w tym momencie. Byli inni przedstawiciele KOD-u. Ja, przepraszam, ale ja nie widzę jak dotąd tego wodzowskiego pierwiastka w panu Kijowskim. Widzę człowieka, który jest jakiś tam przywódcą tego wszystkiego, bo potrzeba przywódcy, zgadzamy się, czy ja nie jestem taki pewien. No dobrze, ty nie jesteś pewien, ja nie wiem, czy jestem pewien, ale uważam, że tak jest lepiej. Ja nie widzę, na razie nie widzę tego silnego pierwiastka w panu Kijowskim. Podczas pierwszych dwóch demonstracji, bo trzeciej się tak uważnie nie przyglądałem, Kijowski był jedyną osobą podczas dwóch pierwszych. Poza Kijowskim byli podczas pierwszej demonstracji sami politycy. Zgadza się, ja nie muszę tego popierać. Aktorzy i celebryci i nikogo innego. To dla mnie to już było wystarczające, żeby powziąć podejrzenie, że to jednak jest wodzowska organizacja. No więc dla mnie to nie jest, mimo tego, z czym się nie zgadzam, że Kijowski tam występował sam jako przedstawiciel KOD-u. Że występował. Podczas dwóch pierwszych. Tak. A inni mówcy to byli, w pierwszej to byli w zasadzie politycy. Pierwsza to był tylko pan Budka i Kijowski, ale to była pikieta. To nie widziałem. Potem była ta demonstracja wielka z 50-70 tysięczna, iluś tysięczna wielka. Niech będzie 100, żeby wesprzeć. 200 tysięczna niech będzie. Ale i wtedy rzeczywiście występował Kijowski, plus działacze politycznych partii. Mi się to też nie podobało. Uważam, że tak nie powinno być. Natomiast ja z tego powodu bym nie... Rosjanie mówią, że Napoleon był wielkim człowiekiem, ale nie ma powodu z tego powodu łamać krzeseł. Przecież siedzimy bezpiecznie. Jeszcze. Ja tylko cały czas twierdzę, o dziwo tego nie zrobiłem, że można było się do tego odnieść krytycznie. Można było się odnieść krytycznie. Ja też, mi się też to nie podoba, natomiast nie uważam, żeby z tego w tym momencie, bo w tej chwili ja nie widzę żadnego zagrożenia, natomiast widzę olbrzymie zagrożenie w stosunku do nas. O tamtym nie ma co mówić, bo tu jest pełna zgoda, że PiS ja widziałem mnóstwo działaczy KOD-u, na przykład w Zielonej Górze występowali inni działacze KOD-u i tam nie było pana tego. W innych miastach występował jednak przecież Kijowski, nie mógł być wszędzie. Nie mógł być wszędzie, więc to nie jest Kijowski, który się multiplikuje. Tylko, ja mówiłem, że on się multiplikuje. Jeden Kijowski i przywódca. Tylko centralnych demonstracji w Warszawie, był podczas tych dwóch pierwszych, największych, był jedynym, który sam siebie zaprosił. No dobrze, ale ale co z tego? To z tego, że po prostu sam siebie ustawił w roli jedynego przedstawiciela czegoś, co ma być ogromnym ruchem obywatelskim. Ja nie wiem, czy sam siebie, czy go ustawiono, ale okej. Jak powstał ruch Palikota, chyba, że twierdzisz, że ktoś się za tym wszystkim kryje. Ja nie twierdzę nic takiego. Była jeszcze inna krytyka KOD-u, może jeszcze bardziej... To musiałbym się zapisać do PiS-u. Być może. No więc ja myślę, że to jednak on sam siebie ustawił. A nawet gdyby jakieś grono mówiło mu Mateusz, tylko ty się nadajesz, tylko ty będziesz przemawiał w naszym imieniu, to on jako odpowiedzialny i demokratycznie usposobiony przywódca powinien jednak kogoś nieomal wymusić, nie fizycznie, tylko perswazją oczywiście, udział właśnie, żeby nadać temu bardziej demokratyczny charakter. I moim celem, gdybym napisał tekst po pierwszym, co miałem zamiar, po pierwszej demonstracji i potem jak to zauważyłem, dla mnie, ja jestem rzeczywiście wyczulony, ponieważ dla mnie autorytaryzm, kultura autorytarna, subkultury autorytarne, mentalność autorytarna i postawy autorytarne. A czy widzisz mentalność autorytarną w postaci Kijowskiego? Tak, oczywiście. To jest w ogóle główny problem, przeciwko któremu ja, jak mogę, tam piszę i pracuję jako działacz społeczny, humanistyczny od 25 lat. Dlatego mam podwyższoną wrażliwość na przejawy tego autorytaryzmu. To samo na przykład było, zanim Palikot pokazał wszystkim swoim członkom, którzy stopniowo go opuszczali, bo już nie wytrzymywali tej wewnętrznej subkultury organizacji. To dla mnie na przykład wtedy sam fakt, że on się zgodził, czy zaproponował, żeby tamta organizacja nazywała się Ruchem Palikota,
już było oznaką, symptomem, oczywiście nie dowodem, tylko czymś, mm-hmm. co mnie uczuliło na właśnie to, czy to nie jest kolejna wodzowska formacja. No, no szczęśliwie z tego, co słyszałem, to szczęśliwie bardzo, to nie nazywa się ruch, ja wiem, się ruch Kijowskiego Obrony nazywa Demokracji. Się, jak się nazywa, ale i, tu są inne symptomy. I nazwa tego nawiązuje do Komitetu Obrony Robotników. I sam pomysł nie był pomysłem Kijowskiego, on to podjął. I ja naprawdę nie widzę w tej chwili zagrożenia. Tego zjawiska, jakim jest KOD, ciebie mniej interesuje, mniej obchodzi, no mniej jesteś zaangażowany jakby w walkę z autorytaryzmem najwyraźniej, dlatego nie dostrzegasz, nie zwracasz uwagi i nie przywiązujesz aż takiej wagi do tych przejawów. Dla mnie to jest akurat szczególnie ważne, ale nawet jeszcze może ważniejsze jest właśnie, to już mówiłem, nie chciałbym powtarzać w całej rozciągłości, sposób zaprezentowania i przyjęcia tego projektu ustawy, tym bardziej, i to już nie będzie powtarzanie, że dowiedziałem się dzisiaj z obszernego e-maila napisanego przez panią, która do niedawna była koordynatorką KOD-u w województwie warmińsko-mazurskim, że oni, ci koordynatorzy, też nic o tym nie wiedzieli, że tego ranka będzie ogłoszony, nie dość, że nie byli konsultowani, że tam nie były jakieś narady i tak dalej, to oni o tym nie wiedzieli. No i to jest kolejny, no taki dość typowy. To było ile? Miesiąc temu? No nawet... Trzy tygodnie temu, coś takiego, chyba, trzy tygodnie temu. Chyba nawet mniej niż dwa tygodnie. Mm-hmm. No wiem, że nie, wczoraj... Nie, no trzy tygodnie wczoraj, temu. No, to wszystko jedno. No, no nie wszystko jedno, bo nikt i następnego dnia nie jest wszystko jedno. Nie powiedział nic. No, jeżeli ktoś w imieniu Ruchu Obywatelskiego ogłasza projekt ustawy, skądinąd absurdalny politycznie, ale to nie jest to, co mnie martwi. Tylko robi to bez konsultacji ze swoimi koordynatorami co najmniej. No to to jest kolejny przejaw tego, że to ma wodzowski charakter i że ten przywódca ze swoim głównym współpracownikiem, czego się dzisiaj dowiedziałem, no robią takie rzeczy bez żadnych konsultacji. Więc jeżeli ktoś występuje i angażuje się w bardzo poważną walkę o demokrację w Polsce, no to powinien przestrzegać jakichś zasad i wartości demokratycznych, przynajmniej w elementarnym stopniu. A tutaj niestety wszystkie kolejne rzeczy, których się dowiaduje, zarówno... Jedną, dwie. Wszystkie kolejne, jakich się dowiaduje. Dzisiaj pani, o której mówię, zapomniałem w tej chwili nazwiska, która wystąpiła z KOD-u, podała tam ileś przykładów tego, w jaki sposób koordynatorzy lokalni są traktowani. No, cytowała wprost kogoś, kto tam mówił, wy nie jesteście od myślenia, tylko od roboty. No, różnego typu przykłady. Dla mnie to nie jest argument, cytat z pani, która cytuje. To, dla ciebie nie jest, a dla mnie jest. To musiałbym to widzieć na papierze. No, ja ci to wysłałem specjalnie wiele godzin. Za późno. Nie zdążyłem, ja to dzisiaj dostałem. No, to, że nie no właśnie. No. Oczywiście ta pani bardzo uczciwie po swoim obszernym e-mailu dodała odpowiedź innych koordynatorów, którzy się od niej odcięli, i tak to sformułowali, tylko w tym ich odcięciu i krytyce tej pani, że znaczy krytyce nie jakiejś pryncypialnej, oni piszą, że raczej są smutni, że ona odeszła, ale w tym swoim, w tej ich odpowiedzi nie ma właściwie wyjaśnienia w stosunku do zarzutów konkretnych, które ona stawia, ani jednego, tylko się ogólnie od niej odcinają, co też jest typowe dla subkultur organizacyjnych, czy subkultur różnych ruchów społecznych, w których nie ma prawdziwej komunikacji, gdzie nawet jak ktoś stawia zarzuty, a ktoś inny uczciwie, rzetelnie i demokratycznie chce obalić te zarzuty, to formułuje jakieś argumenty przeciwko tym zarzutom, że nie wiem, to jakieś nieporozumienie, no nie wiem co, albo wskazuje na przykład osoby, które jednak były konsultowane w sprawie projektu ustawy, bo ona twierdzi, że praktycznie nikt nie był, że mieli być jacyś konstytucjonaliści, ale nie byli, a inni z kolei zarzucili tej ustawie właśnie to, że była na kolanie napisana i że się do niczego nie nadaje. Więc w ich odpowiedzi nie było żadnego konkretu odnoszącego się do jej zarzutów. Czyli to znowu działanie. Ale w twoim opowiadaniu też nie ma konkretów, Andrzeju. No ja też podałem przykład. No przykład jakiejś pani, która powiedziała coś, która przysłała ci list. I o
w porządku, ja się zgadzam, że takie rzeczy się zdarzają. Koordynatorki KOD-u na województwo warmińsko-mazurskie, która zrezygnowała. No dobrze, ale nigdzie na razie tego listu nie można przeczytać. Nie, no można przeczytać, ja ci go dzisiaj przesłałem. No, no, a to, że nie przeczytałeś, W twoim e-mailu. I wydaje mi się, że... Przesłałem ci. No ty możesz powiedzieć, że domyślasz się, że to, jest, że to ja napisałem na przykład. Nie, 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 nie domyślam się. Uważam tylko, że ty w tej chwili prowadzisz bardzo ostrą krytykę w momencie i coraz ostrzejszą, w momencie, kiedy naprawdę nie ma czasu w tym teraz na taką publiczną krytykę, która w zasadzie można sobie wyobrazić, że jest prowadzona w telewizji polskiej publicznej po zmianach. No dobrze, ta pani ogłosiła to swoje stanowisko, jak mówię, razem z odpowiedzią. To bardzo uczciwie wydaje mi się, bo kto takie rzeczy robi? Na ogół się ogłasza własne stanowisko, na przykład pan Miszk z Mazowsza, który został usunięty. Też sposób, w jaki on został usunięty z zarządu, wydaje mi się bardzo... Może powinniśmy zaprosić pana Miszka i porozmawiać. Ja zaprosiłem pana Miszka dwa razy, wiem. Tylko no, nie raczył tylko mi odpisać. Nie raczył odpisać. No to już, no co ja zrobię? No. Ale w każdym razie, niezależnie od tego, że jestem no, dość nieszczęśliwy, nie podoba mi się pan Miszk, że nie odpisał, no to też jeszcze bardziej może nie podoba mi się, że został usunięty tak bezceremonialnie, bo też opisał to w swoim oświadczeniu, czy poście na Facebooku, a może też gdzie indziej sposób, w jaki został i za co został wyrzucony, usunięty. Został zawiadomiony, że to jest niestety członkiem zarządu. To, o czym zacząłem mówić na początku, zbyt może obcesowo, ale to jest też właściwość organizacji, że w pewnym momencie wszyscy zaczynają się kłócić. Na razie ja nie widzę, żeby te kłótnie były aż tak i podziały tak mocne. Ale ja nie mówię, żeby na przykład ogłosić jakiś postulat, żeby ten KOD się podzielił, że jest, bo też nie mówię, żeby ogłosić jakiś rodzaj manifestu. No jest to jedyna organizacja, która w tej chwili potrafi skupić po kilkadziesiąt tysięcy osób w tym samym momencie w różnych miastach, w 19 miastach Polski. Ale Jurek, nie tłumaczmy, bo to jest oczywiste, wszyscy o tym wiedzą. No więc dlatego nie widzę powodu naszej tak naprawdę rozmowy w tym momencie na ten temat, ponieważ nie uważam, że chciałbym się przyczyniać. W tej wypowiedzi jesteś przeciwnikiem wolności słowa. Nie. Nie jestem przeciwnikiem wolności słowa, bo się wypowiadasz, ja się wypowiadam. W tej wypowiedzi. Tylko ja nie widzę sensu, przepraszam, nie powodu, ja nie widzę sensu, bo dla mnie powinniśmy jednak solidaryzować się jak tylko możemy teraz, ponieważ sytuacja jest ekstremalnie niebezpieczna. Ja się całkowicie zgadzam. Tylko wiesz, no, ja już nieraz, nie ja jeden, to właściwie wszyscy, którzy obserwują różne ruchy społeczne, polityczne, społeczne, kryzysy społeczno-polityczne, dość często się okazuje, że ci, którzy albo pod hasłami, albo naprawdę szczerze podejmują jakieś działania przeciwko jakiemuś złu, które się dzieje, po chwili okazuje się, że wcale nie są dużo lepsi, prawda? No tak, miejmy nadzieję, że może tak jak... Tocqueville o Ameryce pisał, że ci, którzy walczyli rzekomo o demokrację w Ameryce, tak naprawdę walczyli o władzę dla siebie, prawda? No jak to się dzieje. Więc, no właśnie, więc moim zdaniem należy krytykować KOD w sposób rzetelny i umiarkowany. Być może po to, żeby... Ja się zgadzam, rzetelny i umiarkowany. Tak, ja to robię tak rzetelnie, jak tylko potrafię. Myślę, że potrafię. Moim zdaniem po to, że przede wszystkim, żeby KOD trochę zmodyfikował swoje praktyki i stał się ruchem, który sposobem działania daje świadectwo temu, że poważnie traktuje demokrację, bo na razie to mam co do tego wątpliwości, ale może też co do tego, żeby faktycznie KOD się podzielił na grupę mniej demokratyczną, a bardziej wojowniczą, taką, która będzie miała charakter wodzowski mniej lub bardziej, będzie przedstawiać projekty ustaw własne, czyli będzie, że tak powiem, ewoluować w stronę partii politycznej, do takiej wojującej, i może być jakiś odłam, przecież te odłamy mogą ze sobą współpracować, nie bardzo blisko, bo mogą reprezentować trochę inne kultury demokratyczne, polityczne, ale w jakimś stopniu, który będzie bardziej demokratyczny, bardziej obywatelski i na przykład jak będzie chciał, żeby powstała nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, to zainicjuje debatę społeczną na ten temat. Z takiej debaty mogłyby wyniknąć same korzyści i z kolejnych. Zgadza się. Więc ja uważam, że gdyby nasza rozmowa miała w ogóle mieć
wpływ na cokolwiek, to mogłaby spowodować albo jedno, albo drugie, albo poprawę kodu w stronę bardziej demokratycznej formuły, albo właśnie taki przyjazny podział, i z którego mógłby się wyłonić ruch obywatelski, właśnie bardziej obywatelski, który by inicjował debaty, inicjował dialog, czasem by popierał bardzo krytyczne, bardzo ostre też demonstracje, gdyby była taka potrzeba. No ja myślę, że to i do tego dojdzie w pewnym momencie. No ja myślę, że jeżeli pan Miszk odszedł z kodu, a my dokładnie nie wiemy tak naprawdę, co tam się wydarzyło. No, bo ale to też niedobrze. To też niedobrze. Ja mówię, że to bardzo niedobrze jest. Ale to podejrzewam, że pan Miszk odszedł po to, żeby jakoś tam kontynuować swoją. Ta pani, która odeszła, to po to, żeby kontynuować. Dałeś przykład Palikota, który jaki był, wiemy, ale i on wprowadził cały szereg osób, które od niego odeszły i nagle się okazały to bardzo, bardzo wartościowymi osobami, prawda? Że na przykład powiem o panu Biedroniu, który naprawdę w każdym razie w moim odczuciu okazał się bardzo wartościowy i pewnie ma wielką przyszłość w tej polityce. No dobrze, ale jest temat, który, co do którego wiele osób twierdziło, że to Palikot wprowadził, chociaż tak naprawdę było dokładnie odwrotnie. To Palikot na temacie antyklerykalizmu zrobił w którymś momencie tą karierę jakby przywódcy antyklerykałów, ale sam temat się skompromitował. Zwróć uwagę, że w tej chwili w sferze takiej najszerzej rozumianej sferze publicznej i tej tematyki praktycznie nie ma. No nie, ale został z tym działania Palikota został grupa działaczy, którzy odeszli od niego i odeszli do wszystkich możliwych. Do wszystkich możliwych, albo. To też o czymś świadczy. No tak. Znaczy o tym, że oni na Palikocie chcieli zrobić karierę i zrobili mniejszą. Ja nie mówię o Biedroniu, bo to zupełnie on był działaczem. No właśnie. Szczerze, oczywiście, tak samo jak Anna Grodzka. Tak, Anna Grodzka odeszła od Palikota już wcześniej, z podobnych względów do tych, o których mówię, ale sama idea, w imię której Palikot robił karierę polityczną, inną niż w Platformie wcześniej, już na własny rachunek niezależnie, no w dużej mierze została skompromitowana i zmarginalizowana przez styl działania. No tak, i szczęśliwie w moich oczach i pan Kijowski nie tak bardzo śmieszy, dumą nie przestrasza, jak Palikot i to robił. Nie widzę w nim tych pierwiastków wodzowskich, które ty w nim widzisz. Ale żebyś się odniósł merytorycznie do konkretnych przykładów, no, bo ty mówisz, że nie widzisz, no to ty nie widzisz, a ja widzę. Ale no jak powiedziałem, na jakiej podstawie ja widzę, bo ja nie znam, się do tego nie odniosłeś. Bo ja nie znam i genezy tych konfliktów, które tam były. Nie znam. Nie chodzi mi tylko o konflikty. Może właśnie należałoby je poznać, żeby się odnieść merytorycznie do tego. Mówiliśmy już obaj o tym dokumencie czy oświadczeniu przygotowanym przez tą panią, ale jak już powiedziałem, obawiam się, że może nawet dwa razy, że zanim te decyzje zaczęły zapadać o usunięciu kogoś, czy decyzje tej pani o wystąpieniu. Czyli dwie decyzje. Te dwie takie bardzo dobrze znane, ale ta pani pisze o tym, co się działo podczas różnych spotkań, zebrań. Na przykład jak ona dostawała jakąś wiadomość z góry, że coś tam ma być zrobione, to pretensje działacze kodu lokalni na Warmii i Mazurach mieli do niej, że to ona ich nie informuje o czymś, a ona sama w ostatniej chwili się dowiadywała. Oczywiście też nie było żadnych konsultacji. No dla mnie to jest mimo wszystko, to jest jedna pani powiedziała drugiej pani. No w ogóle na tym polega ruch społeczny, że panowie też w tym uczestniczą, może nawet jest ich więcej. No jeden pan, nie tylko, bo w ten sposób dezawuujesz fakt, że ludzie czuli się słusznie źle traktowani. No jeżeli ona dostaje od jakiegoś centralnego działacza wiadomość, że nie macie myśleć, tylko jesteście od roboty, no to też możesz powiedzieć, żeby to zdezawuować, że to jeden pan powiedział jednej pani. No tak powiedział, to co powiedział, ta pani się poczuła zraniona, obrażona i słusznie się poczuła, bo to była chamska wypowiedź, która wyraża ducha właśnie takiego autorytarnego, nie całej tej formacji, tylko tego wąskiego kręgu, który jakoś się tam ogłosił zarządem. No tak, ale rozmawiamy na temat jakiegoś listu, który ty przeczytałeś, którego ja mimo, że dzisiaj dostałem, nie przeczytałem, którego nikt z naszych widzów, podejrzewam, nie przeczytał do tej pory. Bo ja dostałem ten list
od racjonalisty TV z samego centrum. A na to zwracam honor. I bardzo dużo ludzi na pewno go czytało, zresztą nie tylko my, bo to nie był list do nas, tylko do szerokiej publiczności, przynajmniej internetowej, więc tysiące ludzi już tam znają treść tego listu. Prawdopodobnie nasi. Zresztą może zrobimy tak, że dołączymy treść tego listu, bo on jest publiczny, to nie jest żadna tajemnica. No, oczywiście. Do tej audycji, ale to nie chodzi tylko o ten list, chodzi o wszystko, co mówię, naprawdę. Ale chciałem przypomnieć na zakończenie, żeby może skończyć i dyskusja, w szczególności wątek kodu, że nasza dyskusja głównie miała dotyczyć nie tego, czy kod jest zły, bardzo zły, czy niezły, dobry, tylko tego, czy w telewizji Racjonalista TV powinniśmy i możemy krytykować. Oczywiście, że możemy. No to możemy podać sobie ręce. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.